Dobra, zróbmy generalny mount ten. I zasada jest taka, że biorę was wszystkich. Biorę was wszystkich, słuchajcie, do grupy. Okej? Okay? Weźmiemy z 20 osób mniej więcej, chociaż zobaczymy, ile osób będzie. Wpiszcie tutaj, grupa nazywa się Nexus. Zbierzemy się, słuchajcie, w jednym miejscu i ja będę wchodził na jakiegoś mounta i wy będziecie też musieli wejść na mounta. Jeżeli tego mounta nie macie, to wtedy odchodzicie i będziemy tak po prostu zwężać grono, więc zobaczymy po prostu ile osób ma, a później wystawimy ludzi naprzeciw siebie. Myślę, że zrobimy parę takich ten. Okej. Okay. Tak jest, zobaczymy. Ja nie mogę tego zrobić, nie mogę zdecydowanie. Dobra, bierzemy wszystkich, słuchajcie, bierzemy wszystkich, ile osób ten, dawajcie, zapraszam. Grupa nazywa się Nexus i to jest grupa w Primate Groups, Dungeon and Raids i macie grupę Nexus. Convert. Więc zapraszam, moi drodzy. Weź sobie jeszcze addon do tego pobierz. A co to za addon? A po co to jest addon w sumie? Class Mounta i druga osoba go nie miała. Class Mounty też chyba się nie liczą, z tego co wiem. Asmongsos, tak jest, Asmongsos. Come on, więcej osób nie chce? Naprawdę? Można oglądać? No można oglądać, ale dawajcie, no więcej osób, no co wy gadacie? What the hell? To ja organizuję takie rzeczy, a tu 9 osób przychodzi? Jesteście normalnie jak z Warcraftem. Ej, to ja zaraz idę arenę grać w takim razie, jak nie chcecie. Ej, no wszyscy wbijać. Grupa nazywa się Nexus Primate Groups, come on. Ja bym wziął Blazing Drake'a. Wiadomo, o której dokładnie wchodzi Battle for Azeroth? Nope. Come on, więcej osób. W Hordzie więcej. Jeżeli w Hordzie będzie więcej, to pluje na Alliance i się przenosza do Hordy. Alliance no fun. Czemu Foretin nie wejdzie do grupy? Czemu Paweł nie wejdzie do grupy? Come on. Oh my god, nie potrafimy nawet zebrać 40 osób. O nie. Naprawdę? A może grupy moje po prostu nie widać? Słuchajcie, Primate Groups, Dungeon and Raids, Custom, Start Group, grupa nazywa się Nexus. Czemu nie dołączacie? A bo ja nie mam mauncików. To właśnie o to chodzi, że to ma być zabawa. Come on. More people. Co wygrałem? Nic nie wygrałeś, Nupczu. Zaraz zobaczymy, zobaczymy ile osób ten będzie. 77 w community, no. Ja mam 76 mountów, to po co? No to dołączaj, właśnie o to chodzi. Jak ktoś ma... Słuchajcie, możecie nawet z dwoma mountami dołączyć, kurde, no. Najwyżej popatrzycie sobie później. To ma być dla fanu, to ma być dla zabawy. To co wy? Halo. Się loguje, no to logujcie się. Co ja gadam głupoty? No 14 sierpnia o północy ma być, no. Come on. Dobra, ustawiamy się tutaj w rządku. O, tutaj, tu. Ja sobie staję tutaj, na tym, o, na tym piedestale, a wy na drewnie się ustawcie tu, o. Widzicie, tu, na drewienku. Go, na drewienko. Ustawcie się na drewnie i w moją stronę macie się tak z takim ten, come on. Koleś ma nick deprecha. No nieźle, dawajcie, dobra. Okej. Nie chcę na drewno. No to kurde, za skika dostaniesz po prostu. Siadaj stąd. Dobra, wypadł. Że na murku nie. Ustawiaj się na drewnie, goddammit. Ustawiaj się na drewnie. Dobra, czy jesteście gotowi? Okej, zasady są takie, że ja wchodzę na jakiegoś mounta i wy na tego mounta też musicie wejść, okej? Dobra. Chodźcie na murek. Normalnie zaraz cię wykikuje po prostu, wiesz? Wytrych. Zaraz normalnie dostajesz kika za chwilę. Dobra, uwaga, ustawiam się, ready check. W sensie nawet nie trzeba ready checka wpisywać, tylko tutaj macie przecież takie coś, jest hopa i ready check. Mam 69 mountów. Come on, zbierajcie się. Dobra, i zasada jest taka, bo to ma być uczciwe przede wszystkim. To ma być uczciwe, więc jeżeli nie macie danego mounta, to w tamtym momencie przejdźcie się, powiedzmy, na jedną z tych wież, albo na tą wieżę, albo na tamtą wieżę. Po prostu macie zejść, żeby nie przeszkadzać, żeby nam się po prostu zawężało. I macie być szczerzy, bo ja będę sprawdzał,
Ja będę sprawdzał, jak ktoś będzie oszukiwał, stanie bana na kolejne, kurde, wydarzenia w takim razie. Dobra, no to co? Jesteśmy już, kurde? Come on. Request to join group. Dawajcie, dawajcie, siadajcie. Zacznijmy od łatwych. Zacznijmy od łatwych. Do tego są addony. Ale to zrobimy bez addonów. Niech się rozsuną. Spokojnie, spokojnie, będzie widać. Fajnie, że są addony, ja nie będę używał addonów. Może później zainstaluję. Teraz zróbmy sobie po mojemu. Dobra. Na ile ten ban będzie? No na długo będzie ten ban. Na długo, dobra. Uwaga, nie wiem, tutaj Lailach, tu idzie ten Lailach, czy nie idzie? To jeszcze poczekajmy na tego, na Laila. Czas się nie liczy. Blazing Drake'a dawaj, dobra, gotowi? Jesteście? Tylko niech się Laila jeszcze ustawi i jedziemy. Dobra. Może do nas będziesz kikował z rajdu tych, co nie... A czy kwestia jest taka, że jak wykikuję kogoś z tego rajdu, no to wtedy ten... to wtedy nie będą mogli patrzeć, bo niektórzy są z innych w ogóle serwerów. Ustawiaj się. Ustawiaj się. Dobra, uwaga, go. Jesteście gotowi? Zaczynamy od pierwszego mounta, uwaga. Let's go, spróbujmy od... Bardzo, bardzo prosta, bardzo prosta. Golden... Uwaga. Proszę bardzo, prosty mount. Uwaga, pierwszy mount, boom. Golden Gryfon. Golden Gryfon, zobaczmy, czy macie. I się zaczynają pojawiać. No, 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 no. Nie macie naprawdę Golden Gryfona, co wy gadacie? Nie macie Golden Gryfona? Nie gadajcie, no. Nie gadajcie. Vamosa, co ty, nie masz? Siadaj na Golden Gryfon. O nie, naprawdę wyeliminowałem was Golden Gryfonem. Ale kurde, wstyd. Ej, nie, 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 Sodia. To ma być Golden Gryfon. Sodia, to ma być Golden. Dobra, okej. Wyeliminowani, kurde, normalnie wstyd. Wstyd. Dobra, jedźmy dalej, zobaczmy, co dalej możemy, kurde, włączyć. Dajmy na to coś łatwego jeszcze na sam początek. W sumie takim popularnym mountem jeszcze jest... Dobra, co to są? Żółwiki? Kodo? Kodo to wyeliminuje połowę tutaj ludzi. Więc w sumie na razie nie. Dajmy na to... Znajdźmy jakiegoś fajnego mącika. Takiego, który dużo osób ma. O! Uwaga! Moi drodzy, go! Go Pinto! Zobaczmy, ile osób ma Pinto. Nie macie Pinto? O nie, wstyd! Halo, halo, Pinto, Pinto! Co wy gadacie, że wy Pinto nie macie? Okej. Nie, co ty, co to ma być, kurde, Antiniuk? Wypadł mi stąd, wypadł. Wypadł mi stąd, kurde, remove. Nie ma ciebie, sio. Ja też, kurde. Wypadł ci, którzy nie tego. To trzeba będzie w garizonie robić, to od razu mówię. Jak ktoś już dał. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Patrzmy, co tam jeszcze możemy wymyślić dla was. Już teraz takie trochę trudniejsze. Uwaga. No przecież mam Pinto. No to wejdź na Pinto, ty głupi trolu. God damn it. Ja nienawidzę takiego zachowania czasem, wytrych twojego. Taki, jestem inny. Nie jesteś śmieszny. God. Dobra, uwaga, teraz dajmy na to też coś łatwiejszego takiego. Coś, co dużo osób mogłoby mieć. Pure Blood. Uwaga, Queldor ST, to może nie mieć. Dobra, uwaga, a dajmy teraz bron. Teraz, kurde, ośmieszymy ludzi. Bronze Drake, moi drodzy, go. Będzie śmiechowo. Odleć trochę. Odleć trochę, Xyz. Xyz! O kurde. O! O pluci, naprawdę? Wy nie macie Bronze Drake'a. Dobra, dobra, to teraz kolejny łatwy mount. Xyz, weź ty się suwaj, ej. Suń się trochę.
Waga, go! Amani teraz! Amani Warbear! Boom! To jest mount 100% szans, moi drodzy. To jest 100% mount. A, patrzcie, kurde, jest trochę zawodników. Jest Amani Bear. Aj, 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 przerzedza nam się tutaj trochę gromadka. jest trochę tych Amani Bear. O Jezu, ile mają, kurde. Dobra. Okej, dobra, dobra. No co, no bo też nie chcę ich jakoś wyeliminować wszystkich tak od razu za jednym razem. To też może być trochę trudne. Witros. Na razie się jeszcze trochę pobawmy. Czym to jeszcze moglibyśmy tutaj ludzi zaskoczyć? Twilight Drake. Okej. Twilight. Dobra, go Twilight Drake, moi drodzy. Twilight Drake to też jest mount, który jest od razu praktycznie za darmo. Od razu można pójść sobie go zdobyć. No musicie mieć go. Ej, no Xyz, normalnie stary. God. Ej, zaraz po prostu pójdziemy do garizonu. Suwaj się, Xyz, co ty nie możesz kawałek dalej odlecieć? Nie widać nic przez ciebie. Uuu, mają twardzi zawodnicy. Dobra, dobra. Okej, takie cwaniaki z was. No dobra, dobra. No to teraz, zaczynamy już coraz trudniej. Powoli. Coś trudniejszego byśmy musieli tutaj teraz zrobić. Bo tutaj zaraz będzie. Uwaga! Swift Love Beard. Swift Love Beard. To jakiś atencji już nie mam pojęcia, Kubusiu. O i kurde, i teraz, czy ja was ośmieszę teraz? Sprzedałem. Oj, wyeliminowałem was, kurde, kurczakiem. No dobra, teraz zaczyna nam się, kurde, robić gromadka taka, dosyć ciekawa. Dosyć ciekawa, dobra, Spring to jeszcze można zaliczyć. Jeżeli macie Swift Spring tego, to jeszcze mogę wam zaliczyć. Swift Spring, dobra, niech będzie, okej, dobra, lecimy dalej w takim razie. Co tam jeszcze mogę wam, kurde, zarzucić? Spirit of Eshero. Dobra, uwaga, jedziemy. Spectral Steed, boom! Spectral Steed. Easy mauncik, słuchajcie. Easy mauncik, moi drodzy. Okej. Czy wy nie macie Spectral Steeda? Czy wy nie macie spe... Oh my god! Co przyszedł, Emilake? Emilake na Swift Spectral Tigera ten. Ej, weźcie się, odsuńcie, serio, kurde, moi drodzy, bo zasłaniacie strasznie. Zobaczcie na ekran, okej. Przerzedza nam się tutaj towarzystwo, dobra. Zostało nam tutaj, kurde, mniej osób, no dobra. Możemy zacząć teraz, kurde, bawić się, uwaga. Slate Primordial Direhorn. Up. Uwaga, Exy, Emilake to kurde, wydaje mi się, że Emilake byłby w stanie mnie pokonać, kurde, tym wszystkim. To Albarat się kłania, nie? Bird, Beard. No jest, patrzcie, mają go. Co to za twardzi zawodnicy są, no dobra. No to teraz zobaczmy w takim razie, co tam jeszcze możecie mieć. Uwaga, Rusted Protodrake, come on. Rusted Protodrake. To jest z achievementa, powinno być easy. I nie ma chyba ktoś. I chyba nie ma. I odpada. Jest, patrzcie, mają. No, okej. Lećmy dalej. Teraz tu się kłania, słuchajcie, Warlords of Draenor będzie się kłaniać, uwaga. Riding Turtle, moi drodzy, Riding Turtle. Zobaczymy żuwika. Ej, please, możecie się przelecieć gdzieś obok, bo zasłaniacie. Mówiłem wam. Bo się tak bawić nie będziemy. Następnym razem w garizonie, kurde, ogarniemy sobie tego. Tego tu od razu już musimy kiknąć, bo widzę, że sobie już zaczyna trollować, kurde, cwaniaczek. Dobra, kolejny mauncik, co by tu jeszcze moglibyśmy walnąć? Uwaga, a teraz walimy sobie coś z Pandarii. Red Primal Raptor. Zobaczmy, czy raptorki mają. Zobaczmy, czy mają raptorka. To jest Pandaria, słuchajcie. Cracked Primal Egg. O! O!
Mają, patrz, ej, cwaniaki mają. Ej, czy wy macie naprawdę tak dużo, dużo mountów jak ja? Dobra, to teraz musimy, kurde, poprzeczkę wyżej walnąć. Uwaga, poprzeczka wyżej. Teraz to już jest, teraz to już jest wyzwanie, moi drodzy. Pup. Pure Blood Firehawk. Mają to. Ojej, czyli Eggsy oraz Amy Lake mają. I reszta też ma. Oh my god. To jest Kuro, Kurogulec plus Laliath, Eggsy. Dobra, nieźle, czyli Eggsy, Amy Lake, Laliath i Kurogulec. Dobra. Dobra, okej. Okay. Zelefera wypada. No dobra. No to teraz zobaczmy, czy macie, kurde, klasyka. McGinnier Chopper. Zobaczymy, czy mają ten. Jedna osoba za dużo tu. No, no ten, won, kurwa. Won! Dobra. Wykorzystaj swoją szansę. I kurde, normalnie no remove leci, no. Remove. Jak się nie słuchasz, to wypadasz, ziomek. No i nie będziesz obserwować. No dobra, ładnie. Okej, okay, jest. Lećmy dalej. To następny będzie w Garizonie. Uwaga, Korkron Warwolf. Zobaczymy, czy dalej mają. Wydaje mi się, że Amy Lake, patrząc na jego wyposażenie i tak dalej, to to jest, kurde, ktoś, kto by był w stanie z palcem w tyłku mnie po prostu rozwalić. Nie grałem wtedy. O, Kurogulec musi, kurde, spadać. Czekajcie, Lalight? Dobra, to będzie Lalight, Amy Lake i Eggsy. Nie potrafię przeczytać tego niku. No dobra, idźmy dalej w takim razie. Teraz to będzie z górnej półki mauncik. Boom! Zobaczymy, kogo teraz wyeliminuje. Heavenly Golden Cloud Serpent. Oh, Amy Lake! Oh my god, czy ktoś tu będzie... Oh, jest Eggsy! Ja nie wiedziałem, Eggsy, że ty tyle mountów masz. Holy shit! Ja bym perma nowowa dał. Ej, słuchajcie, ja nie wiedziałem, że macie takie mounty. Dobra, dobra, lećmy dalej. Co tam... Dobra, to są łatwe, chociaż pewnie na tych najłatwiejszych można byłoby wywalić pewnie. Dobra, YOLO. YOLO. Jak się bawimy, to się bawimy. Rakieta. Zobaczymy, czy mają turbokredę. Amy Lake ma. Lalight też chyba ma. Uuuu, Eggsy, nara, Eggsy. Ale Eggsy dobrze się trzymał, słuchajcie. Dobrze się trzymał Eggsy. No to teraz lecimy troszeczkę. O, bo dobra, wiecie co? Może nie, może jeszcze nie. Bo to by było trochę za dużo. Jakie pay to win? To jest z inżynierii mauncik. To jest mauncik z inżynierii. Co to jest? To jest Tolbarad, a uwaga, z Vortex Pinnacle, Drake of the North Wind. Drake of the North Wind, zobaczymy, czy macie. To jest mount do wyfarmienia, moi drodzy. Go Void Talon. O, Lalight chyba nie ma. Czyżby Amy Lake został? Czyżby Amy Lake został, kurde, jako jedyny? A jednak jest, dobra. Lalight również ma, kurde, dobra, no to idziemy dalej. To jest z inżynierii, to jest Darnassian, o, to będzie dosyć trudne, powiem szczerze. Darnassian Nightsaber. Darnassian Nightsaber, myślę, że tutaj może wyeliminować kogoś, bo to wymaga od nas, no, dosyć dużej farmy, powiem szczerze. Obstawiamy, wydaje mi się, że Lalight tutaj będzie, dobra, nie spodziewałem się, że aż tak ten, no dobra. No ja powiem szczerze, mój głos idzie na Amy Lake. To jednak tutaj, to jest koleś, który, no, imponuje mi. Uwaga, dobra, teraz sitkujemy. Crimson Dead Charger. Myślę, że Lalight tutaj tego już chyba nie przetrzyma. Albo może... Ohoho! No nieźle. Dobra, ci dwaj zawodni... Oh my god, ci dwaj goście. Co to ma być? No dobra, lećmy dalej. Dobra, spróbujmy sobie teraz Corrupted Firehawkiem. YOLO. Uwaga. Corrupted Firehawk.
Mają to, ej. Ej, ej, ej. Kolfis to będzie easy. Sprawdźmy Scenarion Hipogryf. Na tym też myślę, że można się wywalić. To jest reputacja też w Zangar Marsz. Trochę trzeba farmić. Scenarion War Hipogryf. A bez problemu, widzę od razu dismount, od razu ten, a kurde cwaniaki, dobra, dobra. Dobra, uwaga, teraz Bone White Primal Raptor, na to trzeba dosyć sporo też farmy z Mists of Pandaria. 9999 ten, pozamiatane. O nie, jednak, już myślałem, kurde, już myślałem, że nie ma. No i też ma, Boże, ej, czym ja mogę ich wyeliminować, dobra. Idziemy teraz, słuchajcie, kategorię wyżej, teraz idziemy już do mountów, które są naprawdę, naprawdę troszeczkę trudne. Dobra, uwaga, Rivendell Dead Charger, teraz to już są, teraz wyciągam asy z rękawa. Teraz wyciągam asy z rękawa, słuchajcie. Boom, okej, okay. Uwaga, Ravenlord. Zobaczmy, czy Ravenlord siądzie. Wiecie. Zaktywuj, aktywuj, muszę wyłączyć, włączyć. Dobra, chyba mają. Mają Ravenlorda, okej. Onyxia. Teraz tu już jadę teraz, słuchajcie, po całości, po prostu. Po całości po prostu już czym mogę. Oni to mają wszyscy. Dobra, teraz to już jest, słuchajcie, Mimiron. Mimiron. Oh my god. Mają go! O nie! W tym samym momencie, fuck! Dobra, uwaga! Invisibru! Invisibru! Amy Lake! Nie rób mi tego! O, tak trzyma w napięciu, trzyma w napięciu. Green Protodrake w takim razie! Mają to, cwaniaki, dobra, dobra. Uwaga, to teraz weźmy, dajmy Fiery Warhorse, moi drodzy. Green Drake Easy, no jest trochę tego. Uwaga. No też to mają, okej, okay, okej, okay. No tu jest parę mountów, które byłbym w stanie was wypieprzyć, ale dobra. Clutch of Jikun, mój najnowszy nabytek. Mój najnowszy nabytek, słuchajcie. A nie, mają to. O nie. Dobra, YOLO, Bazyliszek Chan. Bazyliszek. Okej, okay. No to teraz Mushan. Ej, trudni to są zawodnicy, żeby ich wyeliminować, masakra. Mushan? Mają też. Lalife i Amy Lake, jesteście po prostu niesamowici. Dobra, Gwiezdna Paruwa. Gwiezdna Paruwa to jest też jeden z rzadszych moich mountów. I czy tutaj... O nie, gadajcie. Holy shit, żeby ich wyeliminować, to jest jakaś masakra. Ashes of Alar. Oh my god, dobra. Muszę was jakoś wyeliminować. Antoran Gloomhound! Będzie? I chyba GG mamy. Czy to jest GG? To jest GG! Musiałem jakoś, kurde, to zrobić. Dobra robota, kurde. Powiem, jestem pod wrażeniem. Lalife, świetna kolekcja. Amy Lake też naprawdę, naprawdę niesamowite to było. Bardzo, bardzo ładnie. Obydwoje jesteście po prostu niesamowici pod tym względem. Easy, GG, Amy Lake, jesteś po prostu cholera jasna. Zacznijmy od tego, że on ma tutaj tier 3. Ma gitarę. On po prostu wygląda jak chodząca legenda. Powiem szczerze, dobra robota, dobra. Okej, okay, no to co, robimy teraz edycję jakąś tego. Może teraz robimy face-off, co? Go 1 vs 1, mam wygranym 1 vs 1, dobra, no to co. Dobra, Amy, Lake, 1v1. Go, go. A, czekajcie, dobra, ustawmy się tutaj. Ustawmy się tutaj wszyscy dookoła. Wszyscy ustawcie się dookoła.